Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, witam was w ostatnim filmie w tym roku. Jest to taki trochę niestandardowy film, ponieważ chciałbym teraz z wami troszkę porozmawiać ogólnie o kanale i o tym, o moich odczuciach po prostu co do niego. Więc jeżeli ktoś jest naprawdę moim fanem, powiedzmy, bo jednak już parę lat na tym YouTubie jestem i parę osób mnie lubi, parę osób mnie nie lubi, no wiadomo jak to jest, ale chciałbym po prostu, żeby ten film obejrzeli tylko te osoby, które naprawdę w jakiś sposób się utożsamiają z tym kanałem, którzy po prostu, osoby, które lubią oglądać moje treści, które tworzę, no bo jest to jednak dla mnie dość takie ważne, to chcę wam powiedzieć. A mianowicie o co chodzi, no ten tytuł, który macie, czyli YouTube się zmienia, no to jest niestety prawda. Pytacie, no dlaczego się zmienia? Nie umiem nawet dobrać słów teraz, jeżeli o to chodzi. Po prostu, no wiecie jak to teraz jest, YouTube zaostrza tą całą swoją politykę i tak dalej, te swoje zasady. Ale nawet już nie w tym kłopot, bo moje filmy zbytnio tych zasad nie łamią. Aczkolwiek, no niestety Counter-Strike jest taką grą, która... Inaczej, na YouTubie macie... Na pewno wiecie, że jest coś jak zarabianie na reklamach i tak dalej. I po prostu, kiedy macie taką ikonkę żółtego dolarka, to wtedy film ma albo ograniczenia, albo nie może w ogóle zarabiać. A jeżeli ma zielony dolar, no to wtedy może zarabiać, wszystko jest pięknie. No i z filmami z CS-a niestety jest tak, że większość dostaje, no bynajmniej u mnie, większość dostaje już... Odgórnie, że tak powiem, tego żółtego dolarka, czyli no reklamy są ograniczone i mniej po prostu się tych reklam wyświetla. Nie chodzi nawet o to zarabianie, tylko chodzi o to, że z punktu widzenia YouTube'a, YouTube po prostu woli wrzucić na stronę główną i wypromować po prostu film, który po prostu jest family friendly, taki typowo, który nie ma żaden sposób ograniczonych reklam, żeby po prostu więcej na nim zarobić, więc oni właśnie taki film wrzucą, gdzie będą mieli, gdzie ci twórcy, którzy są autorami tego filmu, mają tą ikonkę zielonego dolara, że po prostu no bardziej im opłaca się wrzucenie filmu family friendly, który jednak może wyświetlać reklamy bez żadnych tych ograniczeń i tak dalej. No a takie filmy jak moje, no niestety, które mają tego żółtego dolarka, nie są już niestety aż tak bardzo promowane. No i przez to po prostu uniemożliwia mi to docieranie do nowych odbiorców, a no tych subskrybentów mam no prawie 9 tysięcy, gdzie dopiero w tym roku coś się ruszyło, bo tak to poprzedni rok naprawdę, nie tyle co regres, ale mój kanał strasznie stał w miejscu. Potem zacząłem taki film, no regularnie dość robić z tego CS-a, jak zarobić na CSGO, zrobiła się z tego bardzo fajna seria, którą myślę, że lubicie. Więc myślę, że naprawdę robię niektóre filmy, jak nie wiem, no myślę, że większość, tak skromnie mówiąc, że naprawdę większość moich filmów jest naprawdę bardzo fajna i no bardzo fajne pomysły są na zarobek. No ale no niestety źle wstrzeliłem się w okres czasu, kiedy po prostu to wrzucać. Bo jeszcze powiedzmy rok, może nie rok, ale 2 lata temu, jakbym takie filmy wrzucał, no to tych subskrypcji mógłbym mieć trochę więcej i te filmy by się mogły promować na pewno do większej ilości osób, więc no wiecie, że ja CS-a bardzo lubię, mam tą grę w końcu przegrane te 3000 godzin ponad, no i bardzo lubię tą grę, więc nie chciałbym nagrywać czegoś na siłę, dlatego po prostu nagrywam na kanał to co lubię, bo no traktuję to jako hobby i pewien też sposób zarobku. No ale no nie ukrywam, że po prostu chciałbym docierać do nowych osób, a niestety te filmy z CS-a, które mają tego żółtego dolarka, no robią mało wyświetleń, nie są promowane i też nie przybywa dużo osób na mój kanał, nie oszukujmy się. Więc po prostu myślę, czy nie podążać za tymi trendami, które są narzucane, bo znam takie osoby, które po prostu podążały za tymi trendami. Jeżeli tak to nazwać, mogę, nie no, chyba mogę tak to nazwać. Więc z tego CS-a tak się przerzucali to na Fortnite, a najpierw potem na to Brawl Stars. Właśnie wchodzę na kanał jednego z nich. Ja go znałem odkąd miał
chyba 1000, nie wiem, może miał kilka tysięcy tych subskrypcji. No i wchodzę ostatnio na kanał zobaczyć, co tam u niego, bo tam pamiętam, że Fortnite nagrywał, to też potrafił ładne już wyświetlenia robić. Wtedy chyba 10 tysięcy miał subskrypcji. A ostatnio wchodzę sobie, patrzę, tam już ponad 100 tysięcy, więc... nagrywając właśnie te gry, które były na topie, czyli Fortnite i potem to Brawl Stars, więc po prostu... no myślę po prostu, czy nie przerzucić się na te gry, które po prostu są na topie. Albo jakieś filmy lifestyle'owe robić bardziej, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, bo... no wiecie, no ja CS'a bardzo lubię, no ale... no i bym chciał się rozwijać w jakiś sposób na tym YouTubie, nie? Więc... więc ten CSGO niestety uniemożliwia mi to. Więc ten CS uniemożliwia mi niestety to rozwijanie się na tym YouTubie i docieranie do po prostu nowych odbiorców. No bo tak jak powiedziałem, jak jest ten żółty dolarek, no to YouTube ucina te zasięgi i nie wrzuca moich filmów na stronę główną i ich nie promuje. No po prostu mi się to nie opłaca, bo lepiej wypromować film, który jest family friendly i w którym reklamy się wyświetlają wszystkie i nie ma żadnych ograniczeń, więc... nie wiem, ale myślę, że 2020 będzie przełomowy, jeżeli chodzi o ten kanał, więc... albo coś się ruszy z tym CS-em, albo na moim kanale będziecie widzieć rzeczy, które po prostu idą za... za trendami, więc... no, w sumie tak to wygląda. Jeszcze chciałbym na pewno się spełnić w jednej branży, ale to otworzę chyba drugi kanał do tego. Czy zostaję raperem? Pytacie. Może tak, może nie. A na pewno bym chciał się w jednym takim kierunku rozwijać. Jeszcze wam tego nie powiem, ale myślę, że póki co dość to fajnie idzie i myślę, że w 2020 już taki projekcik pierwszy ode mnie użycie, ale to już na nowym kanale. Nie będę go udostępniał nigdzie, póki co. Tak, mam plan, że nie będę go udostępniał nigdzie, że po prostu sobie będzie. No, więc tak to wygląda. Chciałem wam się teraz podzielić w tym filmie, tak, dla takich tych najwierniejszych widzów, że tak powiem, tymi przemyśleniami odnośnie tego kanału. No i tak jak powiedziałem, no, jeżeli z tym CS-em coś się nie ruszy, no to już nie, no Brawl Starsa na moim kanale ujrzyjcie, więc nie wiem, jak to wyjdzie, czy zmiana kontentu wyjdzie na dobre, czy nie. Ale no... no jednak chciałem robić to, co lubię, więc... nie wiem, czy przy tym CS-ie zostać, czy... i po prostu za trendami, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co byście na moim miejscu zrobili, czy byście nagrywali dalej z tego CS-a na siłę, czy no nie na siłę, no bo mówię, że lubię tą grę. Czy podążali za trenerami i to na siłę nagrywać, więc możecie się podzielić swoimi opiniami w komentarzu. Nie będę przedłużał tego filmu do 10 minut, bo i tak z tego są grosze, z tych wyświetleń, więc no. Szczęśliwego nowego roku wam życzę, oczywiście, bo ten film pojawi się 31. No i myślę, że ten 2020 będzie taki, myślę, przełomowy dość dla mojego kanału, więc albo coś się ruszy, albo nie. Albo zobaczycie niedługo u mnie Brawl Starsy. No, więc ja się z wami żegnam. Piszcie w komentarzu, co się zrobię na moim miejscu. A niestety YouTube się zmienia i ciężko jest się teraz wybić, niestety. No, ale cóż. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, no i co? Trzymajcie się i piona.